Siemanko a z tej strony Metsu witam was w kolejnym odcinku z kariery Bartosza Kapuski. A dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Sheffield Wednesday, a potem mamy spotkanie z West Bromwich Albion. Rywale nie z najwyższej półki, ale na takich trzeba uważać gdy walczy się o Mistrzostwo Anglii, bo każdy punkt może być na wagę złota. Na razie mamy jeden punkt straty do Manchester United i obyśmy tą stratę szybko odrobili. Gramy na wyjeździe, ale to nie jest żaden problem, cel jest jeden oczywiście. Trzy punkty! I co tu dużo mówić, zaczynajmy! To spotkanie. Lis tutaj kontroluje piłkę, zagrywa na drugie skrzydło Hand. Opanował to bez najmniejszego problemu, jeszcze degrań do środka KI. Jest Route, ależ to jest sytuacja, ale Ederson to odbija do boku. No i na spokojnie piłkę przejmuje Kyle Walker. Pianić, dobra kontrola piłki, zagrał do Mountiego, ten odgrywa do kapustki. Polak tutaj nie jest faulowany, świetnie uciekł Huntowi. może być centralna pole karne, wbiega jednak Polak, indywidualna akcja i niestety blok. Dobrze nas to zablokował obrońca, no i będzie zaledwie corner, a mogło to przynieść dużo więcej, gdyby tylko kapustka uderzył odrobinę lepiej albo do kogoś odegrał. Pianić, świetne podanie do kapustki, Polak nie na swojej pozycji, ale po to jest wymienność. Ról tak naprawdę, żeby ta ofensywna trójka co jakiś czas się zamieniała, niestety w Fifie za to dostajesz minusowe punkty, a tutaj 1 do 0, kapitalne uderzenie w okolice okienka. Chociaż tego mi właśnie brakuje, żeby można na przykład w Fifie było grając w tej ofensywnej trójce tak się wymieniać i nie dostawać za to minusowych punktów, bo to by było coś tak naprawdę naturalnego, bo tak w dzisiejszych czasach najczęściej grają te ofensywne trójki, a tu niestety oddalimy się od swojego skrzydła, no i już dostajemy ujemne punkty, mimo iż pomagamy zespołowi, ale to nie jest... Moment, by o tym gadać. Cieszymy się z tego, że wychodzimy na prowadzenie. Bardzo ładne uderzenie. Bramkarz bez jakichkolwiek szans na interwencję. Gdyby takie coś bronił, to nie grałby w Sheffield Wednesday, tylko raczej w Real Madrid. Ładne opanowanie Hutchinson. z do Rhodesa. Ten może jeszcze podawać, ale łatwo tracić piłkę. Ale szybko ją odzyskuje, ale podaje wprost pod nogi pięięcia, więc taka trochę odbijanka. Kapustka teraz zbiega do środka, powtórka z rozrywki, tak naprawdę! Ależ to było uderzenie, no tylko niestety niecelne. Dużo siły, mało precyzji. No ewidentnie nadaje się na polską ekstraklasę, ale na szczęście w FIFA prezentuje się dużo lepiej niż w prawdziwym życiu. Jeszcze tutaj odegrań, zobaczmy, opanowali na spokojnie piłki, 58 minuta, Hooper otrzymał świetne podanie w tempo, jednak teraz zwolnił, nie ma tle pejsa, by minąć naszych obrońców. Centra na pole karne. Hutchinson, uderzył, ale to uderzenie nawet przez moment nie zagrażało bramce Edresona, bo było beznadziejne. Dobre panowanie nad piłką, może być centra na pole karne. jednak podanie po ziemi, De Bruyne na kapustkę, Polak zgrywa jeszcze do środka, ale tutaj Westwood to obronił. No tutaj techniczne uderzenie, ale za mało siły. No i spokojnie, bramka Sheffield Wednesday mógł to obronić. Zbijając piłkę na rzut rożny, ale corner to również zagrożenie. Ładnie fekir panuje nad tą piłką. Rajd, środkiem wojska, odnalazka pustkę. Czy Polak zdecyduje się na indywidualną akcję? Nie podaje do fekira, ale tego kapitalnie zablokował obrońca. No i tym razem ekipa Sheffield Wednesday ma okazję do kontry. Ładnie Fernandinho, Walker, jeszcze Kapustka, niestety cofa się, nie miał okazji by zdynamizować tą akcję, Walker, Fernandinho, Kapustka, jeszcze świetnie odnaleziony na Fekir, Kapustka na środku, techniczne uderzenie i 2 do 0 Westwood, przy obu bramkach był bez jakichkolwiek szans na interwencję, dwukrotnie piłka odbija się od poprzeczki, będąc poza zasięgiem rąk bramkarza. No i trochę tak naprawdę szkoda tego bramkarza, bo przy dwóch sytuacjach nie miał szans. Poza tym bronił bardzo dobrze, a i tak nie uchronił swojej drużyny przed porażką. No ale my chcemy, żeby akurat Manchester City wygrywał, więc strata punktów Sheffield Wednesday nas nie martwi. Rhodes świetnie tutaj podał, Hooper. Jeszcze wypuszczenie tutaj Mano, czy ten zacentruje na pole karne? Oczywiście, że tak się dzieje. Sytuacja, no ale takie coś, Ederson łapie na śniadanie i nie robi to na nim żadnego wrażenia. I koniec spotkania: zwycięstwo 2 do 0. Dwie naprawdę ładne bramki, przy których bramkarz pozostawał bez jakichkolwiek szans na interwencję. Oczywiście rzucił się, no ale to był taki rzut na alibi, żeby nikt nie miał pretensji, że stał jak zamurowany. No a tak rzucił się, szans nie miał, stracił dwie bramki, a poza tym zaliczył nawet niezły występ. Ocena meczowa kapustki 7,5. Jedna bramka, oczywiście, zawodnikiem meczu nie będzie, bo to jest za niska nota. No i tutaj to trafienie Polaka. Ładnie wybiegł na pozycję. Uderzył z pola karnego z okolic 13 metra bardzo mocno, ładnie technicznie, pod poprzeczkę. Piłka jeszcze zahaczyła o metalowego pręta, no i ostatecznie zatrzepotała w siatce. I zobaczmy statystyki. Mecz, powiem szczerze, pod dyktando Manchesteru City, ale ekipa Sheffield Wednesday również miała swoje okazje. Graczym meczu, no niestety nie Bartoszka Pustka, a wielka szkoda, Ederson 3 interwencje, Westwood 2, no do bramka, że tak naprawdę ciężko się o cokolwiek przyczepić. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, udało nam się wygrać pewny wynik 2 do 0, dwie ładne bramki, może w meczu z West Bromem wpadną kolejne. Jesteśmy liderem, ale tylko przez moment, gdyż Manchester United ma zaległe spotkanie i pewnie wygra, bo oni są naprawdę obecnie w dobrej formie. I teraz oczywiście symulujemy trening, żeby kapustka z dnia na dzień stawał się coraz to lepszą wersją samego siebie i już ma 85 overala, co nas niezmiernie cieszy, bo to jest naprawdę dobry wynik dla Polaka i z takim overall'em już możemy podbijać świat. A teraz mamy dwie symulacje w meczach reprezentacji, bo oczywiście szansy nie dostaniemy, choćbyśmy mieli 99 overalla, bo niestety tak to działa, że jak nie ma twojej pozycji w kadrze, no to możesz sobie co najwyżej zjeść hot -doga na trybunach, popić kolom, a potem masz nadzieję, że nie wylądujesz na toalecie, bo to by była trudna walka. No i gramy teraz z Anglią. Mecz na własnym stadionie, więc oczywiście chcemy pokonać synów Albionu. Łatwo nie będzie, ale Wilshere na szczęście chybił karnego, dobrze, że Kane y nie uderzał. I czekamy na jakieś pierwsze sytuacje dla reprezentacji Polski, bo to na razie Anglicy niestety dyktują warunki. Pierwsza połowa dobiegła końca, nic ciekawego się nie działo poza obronionym rzutem karnym, czy bardziej chybionym przez Wilshera. I czekamy na pierwsze trafienie Polaków, czy się uda 15 minut tak naprawdę do końca, czy jeszcze coś się zmieni. No już chyba niestety nie. 0 do 0, niby się fajny, bo z liderem grupy, no ale mimo wszystko liczyliśmy na wygraną. Włosi się do nas niebezpiecznie zbliżyli, bo mamy tylko jeden punkt przewagi. Tak naprawdę tylko Anglia, Polska i Włochy liczą się w tej walce o awans. Pozostałe drużyny są totalnie bez szans już, mają za dużą stratę, by realnie walczyć. My gramy z outsiderem Bułgarią, to tak, jakbyśmy grali z San Marino, więc musimy ich pokonać. Bułgarzy są strasznie słabi w ostatnich czasach, więc należy ich po prostu mocno zlać i zainkasować trzy punkty. No i czekamy na pierwsze trafienie, bo coś tak nudno jest. No. Może wreszcie ta piłka wpadnie do tej bramki? No, bo wiecie, no Polacy Rodacy nie po to jechali do Bułgarii, żeby właśnie nie oglądać goli. Arkad już mieli coś niespotykanego, on zdobywał bramkę. No, dobrze, że to jest FIFA. Teodorczyk na 2 do 0. Świetnie o to chodzi. Nasi napastnicy są w formie zaledwie 10 minut do końca, więc ten wynik powinniśmy już do końca utrzymać. No, i tak się dzieje: 2 do 0. Pewny wynik. Wygrywamy w Sofii. No i co najważniejsze nadal walczymy o awans, no szkoda, że bez udziału kapustki, no ale hot jest jednak zawsze smaczny, a my jesteśmy liderem grupy bo Anglicy stracili punkty, no i tutaj to już w ogóle jest teraz sytuacja skomplikowana Polska ma 16, Anglia ma 15, Włochy mają 15 więc no, walka będzie na noże do samego końca, Arkadiusz Milik jest królem strzelców drugie miejsce Lewandowski Exekwos Insigne, najwięcej asyst Wardy, Wolski, Lewandowski, Noć Jorginho, więc sporo zawodników, najwięcej czystych kont, Jack Butland, drugie miejsce m.in. Wojciech Szczęsny, więc Polak Ryodak broni bardzo dobrze. A teraz możemy sobie zobaczyć, jakich my tutaj mamy w ogóle piłkarzy w tym Manchesterze City, bo chyba jeszcze tego nie pokazywałem dokładnie, jakich my tutaj mamy gwiazdorów, no bo mamy bardzo dobry skład. No, i który tak naprawdę już chyba nie wymaga wzmocnień, bo ciężko na jakiejkolwiek pozycji wyobrazić sobie jeszcze wzmocnienie. Naprawdę, ten skład jest kompletny. Popatrzcie sobie, taki Jaja nie zagrał ani razu, a pewnie w innych drużynach grałby bardzo często. Kapustka ma mało występów, gdyż od niedawna gra w klubie. No. Taki Kompany, prawdziwy lider, Godin ma zaledwie dwa występy. Popatrzcie na to, no. taki Mongala Lato w ogóle nie ma szans. Jeden występ, no. Coś niesamowitego, jaką my mamy szeroką kadrę. Danilo 4 występy, bardzo mało. Kryszczyto 0, Alaba 1. No zobaczcie, tacy piłkarze, a praktycznie nie grają. No. Mafeo to już nie wspominam, no on tutaj nie ma żadnych szans na grę, mimo iż jest naprawdę solidnym obrońcą, no ale to jeszcze nie poziom Manchesteru City. A teraz mamy spotkanie z West Bromem. Rywal. Taki ze środka tabeli, z którym powinniśmy wygrać, ale łatwo nie będzie, bo tanio skóry nie sprzeda. Widzieliśmy po meczu z Sheffield Wednesday, że mimo iż nie grali wielkiej piłki, to stwarzali również zagrożenie pod naszą ramką. Na szczęście nie skończyło się to golem. ale z West bromem może też być ciekawy tutaj. Mamy kontuzję na treningu, zobaczmy kto ją odniósł. No a nasz skrzydłowy jakoś mnie to nie martwi, bo przynajmniej mamy pewne miejsce w podstawowym składzie, jak nasz rywal konkuruje, który konkuruje do gry na skrzydle. Odnosi kontuzję, chociaż wiadomo, inne skrzydło, ale jak jest mniej konkurencji, to zawsze lepiej. A poza tym, zaczynajmy to widowisko. Filip, dobre podanie, Kajszara jeszcze odegrał. Jest tutaj Philips, dobrze, Rodriguez wycofuje. He, może uderzać za pola karnego! Technicznie tylko poprzeczka, no. Metalowe pręty są w naszym zespole w tym odcinku i każdy to widzi chyba. Pianić. ładna kontrola piłki Bośniaka, jeszcze szybkie odegranie, Jezus ma niekrytego Kapustkę, niech mu wreszcie poda, tak się dzieje. Bartosz Kapustka do Jezusa, jeszcze Sterling, ale hej, no. Gdyby nasz Niemiec się nie połamał, to pewnie on by grał w podstawowym składzie, Ale Reachim Sterling marnuje dobrą sytuację i oddala się tym samym od podstawowego składu w następnych meczach. Jeszcze ładne opadawanie piłki, Rodriguez, szybkie odegranie, Philips, ma sporo czasu i odegrał do HE ten na pole karne, Morrison. HE czy uderzy technicznie tak jest, ale tym razem zblokował go pianić. Ederson jeszcze piąstkuje nie koniec zagrożenia? Czadli, ależ kapitalnie Ederson! Brazlijczyk w tym momencie ratuje nasz zespół. Niesamowita postawa byłego bramkarza Benfiki. Gdyby nie on, to w tym momencie na spokojnie West Bromby prowadził, a my bylibyśmy naprawdę w wielkich tarapatach. Jezus, kapitalny odbiór, jak widzimy Brazylijczyk pracuje również w obronie, Sterling podaje do kapustki, ten wybiega na pozycję. Polak tutaj zwolnił, czekasz, ktoś pokaże się na dobrej pozycji, pianić. De Bruyne, no cóż on zrobił, miał tyle czasu, mógł opanować tą piłkę i zapytać bramkarza, w których chce róg, a zmarnował to koncertowo. I mamy rzut wolny. Może akurat coś ciekawego wyjdzie, Kevin De Bruyne wznawia grę. Belk podaje na krótko. Na szczęście kapustka przewidział, jak beznadziejnie poda i przechwycił tą piłkę. Kapustka rozpędzony wbiega w pole karne, schodzi do lewej nogi i niestety trafia tylko w słupek. No, jak widzimy, słupki zmieniły tego, kogo chcą faworyzować. Ładnie debrójne, do środka pianić. Jeszcze Jezus, podanie do kapustki. Polak przedarł się, Kajszara nie dał rady go powstrzymać. Jeszcze zejście na prawą nogę do lewej, ależ tutaj kręci kapustka niesamowicie. Kajszara nie wie co się dzieje wokół niego pianić! No i niestety chybił. To chyba była piłka meczowa, bo tylko 24 minuty do końca. Kompany. Fernandinho ładnie panuje nad piłką. Jeszcze zagranie do kapustki, ten daleko od bramki, ale musi coś wymyślić. Nasz zespół nie jest w stanie na razie zdobyć bramki z West bromem, a to źle wróży. Gabriel Jesus do środka, kapustka. Indywidualny rajd Polaka, zejście do prawej nogi. Kapustka jeszcze podał. Jest tutaj Emery Port, ale niestety Szwolow to odbija i były bramkarz Freiburga daje radę powstrzymać nasz zespół po raz kolejny. Mundi wznawia gry od autu, Kapustka jeszcze odgrywa do Francuza, czy otrzyma podanie zwrotne? Jest centra na pole karne, Sterling, no ale takim uderzeniem to on by nie pokonał bramkarza w B-klasie, a co dopiero, Szwolowa. No i koniec spotkania, remis 0-0, do -0 na pewno rozczarowujący dla naszych kibiców. Mieliśmy tutaj walczyć o zwycięstwo, a ledwo co wywalczyliśmy remis, mogliśmy go nawet stracić, bo tam He trafił w poprzeczkę. Do tego Chadli zmarnował wyborną sytuację więc cieszmy się z tego remisu, bo mogło być jeszcze gorzej, chociaż to jest straszne rozczarowanie. No, tutaj poprzeczka, he. I tutaj zobaczmy kapustkę, no ładnie zszedł na lewą nogę, ale niestety metalowy pręt tym razem okazał się być naszym wrogiem. Piłka jeszcze odbiła się wprost pod nogi Kajszary, który na szczęście nie wyprowadził jakiejś zabójczej kontry, ale zmarnowaliśmy stuprocentową okazję. Takie sytuacje po prostu trzeba zamieniać na bramki. Statystyki strzałów celnych są równe. Trochę więcej Manchester uderzał, no ale niestety niecelnie. I tutaj nie ma zawodnika meczu, jest nim He, który naprawdę rozgrywał kapitalne spotkanie. Brakło tylko gola. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, no niestety zakończonym rozczarowującym remisem. No i zobaczmy, jak tam sytuacja ligowa. Mamy tyle samo punktów co Manchester United, ale oni mają zaległe spotkanie, więc mogą nam odskoczyć na dwa punkty, czyli jakbyśmy wygrali, to byśmy byli w środowym niebie, a tak zmarnowaliśmy szansę. W następnym odcinku gramy z West Hamem i Barnmuth. Rywale spokojnie w naszym zasięgu, ale nie możemy tak sfrajerzyć jak dzisiaj. No po prostu to było frajerstwo, nie można tak grać. I tutaj macie statystyki poszczególnych piłkarzy, no ale po prostu człowiek jest załamany jak tak zagrano. Jedna dobra sytuacja i jeszcze trafisz w metalowego pręta. Rywale swoje też mieli, no ale jednak jak masz Edersona na bramce, to on ci naprawdę sporo wybroni, bo to jest bramkarz najwyższych lotów, przynajmniej w tej karierze. No i oczywiście w tym materiale to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!